Turniej z podwórka na stadiony to już tradycyjna wakacyjna rywalizacja piłkarskich talentów. To wyjątkowa edycja. Po raz 20 spotykamy się z młodymi piłkarzami z naszego miasta i całego regionu, bo trzeba podkreślić, że rekordowa frekwencja w tym roku, 21 drużyn. Jak zwykle młodzi piłkarze grali skutecznie i widowiskowo, dlatego padło wiele goli, a zespoły prezentowały dobrą technikę gry. Wakacyjne zmagania są okazją do przeglądu talentów. Dobry pomysł, trafiony, gratuluję pomysłu. W tym roku zawody zdominowali chłopcy z Ustronia. W wielkim finale zmierzą się dwie drużyny z tej dzielnicy. Organizatorzy zadbali o atrakcyjne nagrody. Bardzo fajna inicjatywa, jeżeli chodzi o okręg, miasto, bo jednak ta pandemia troszeczkę spowodowała, że ta młodzież troszeczkę posiedziała w domu i teraz jest okazja, żeby przyjść z tą młodzieżą, żeby ona porywalizowała na takim turnieju. Wielki finał rozpocznie się w czwartek o godzinie 11 na boisku MOS i Rup Szulcy Chałubińskiego. Natomiast o godzinie 10 zostanie rozegrany mecz o trzecie miejsce. Organizatorami turnieju są Urząd Miejski w Radomiu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Radomska Delegatura Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.